Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem zakupowym. Pokażę Wam, co ostatnio udało mi się kupić. Mam taką torbę z zakupami. Nie jest jakoś super dużo, ale no po prostu pokażę Wam, co kupiłam. Że pierwszą rzeczą jest taki korektor. Znam. Ogólnie na przebitkach będę pokazywać Wam, jak to wszystko dokładnie wygląda. Kosztował on 38,99 z tego co pamiętam. No ogólnie potrzebowałam korektora, więc jakby wziąłam go. Kolejna rzecz to jest coś super tematycznego do ostatniego czasu, czyli etui ze Stranger Things. Kupiłam w ogóle za 3 zł tylko, więc no, to jest bardzo mało jak na etui. No, bardzo mi się podoba, to jest zwykłe, fajne. Kolejną rzeczą jest taki zwykły t-shirt z HM-u, brązowy. Ja mam go ogólnie w rozmiarze XL, bo ja lubię, jak jest luźniejsza koszulka. Bardzo mi się podoba ten kolor, jest taka gorzka czekolada. No i ogólnie koszulka nie była droga, bo kosztowała tylko 30 zł. Tak więc uważam, że no ogólnie spoko takie basicowe mieć coś. Następna rzecz to taki słodki topik. Tutaj ma takie koronki tutaj na górze, na dole. Ogólnie mam mało takich rzeczy, więc sobie kupiłam po prostu za 15 zł, więc no ogólnie wydaje mi się, że spoko cena. Kolejna rzecz to jest z Reserve, to są takie ręcznikowe spodnie, to tak nazywam, takie dresy. Również mamy w wymiarze L, bo ja lubię różniejsze rzeczy i one są przecenione z 90 na 50 zł. Uwielbiam dresy. Kto mnie zna, to wie, że po prostu kocham dresy. Kolejną rzeczą, również z Reserve, to jest taki topik, też taki słodki. On jest w takim kolorze, nie wiem jak to się mówi, ale jest też przeceniony z 60 na 36 zł. No, te guziczki mnie bardzo urzekły, ogólnie bardzo mi się podoba. Kupiłam również buty z Levisa. Tak się prezentują. Ogólnie one kosztowały chyba 150 zł, z tego co pamiętam. Takie zwykłe buty. Tak. Przed ostatnią rzeczą są takie spodnie. Dla wielu osób mogą być dziwne, ale ja lubię takie bardzo. To są takie cargo. To są spodnie cargo. W takim kolorze. Mam już takie białe. Ogólnie one kosztowały 80 zł, więc dość sporo. Ale kupiłam sobie już takie białe i po prostu no, uwielbiam te spodnie i jak zobaczyłam, że są też takie w tym kolorze, to uznałam, że je chcę. One są z HM-u jak coś. Już ostatnią rzeczą jest sukienka, również z HM-u. Może być zaskoczenie, bo ja nienawidzę nosić sukienek, ale ta po prostu jest mega słodka. Naprawdę, ona jest takie, dość krótka jest, zaraz wyczytam przepisy. Ale, no nie wiem, uznałam, że może się przełamę w te wakacje i będę nosić takie rzeczy. Ona ogólnie dość droga była, kosztowała 80 zł. Tak więc to by było na tyle, to był taki mini haul. Mam nadzieję, że Wam się podobał, w końcu chciałam coś nagrać na ten kanał. No, mam nadzieję, że Wam się podobały moje zakupy. No i zapraszam Was do następnych odcinków. Kocham Was, guziaczki, pa!